Cześć, tu Karolina, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam cztery przepisy na zapiekanki. Będą to zapiekanki uniwersalne, ponieważ pokażę Wam cztery różne warianty na cztery pory roku. Wiosna, lato, jesień, zima. Dzisiejszy film powstał w ramach kampanii Warzywa i owoce na szczęście, której jestem ambasadorką. Moim celem jest pokazanie Wam, że te nasze polskie warzywa i owoce naprawdę mogą być bazą świetnych dań, a jakość jedzenia i to, z jakich produktów przygotowujemy nasze dania, jest kluczową kwestią, by zachować zdrowie na dłuższy czas i by po prostu czuć się dobrze. Do każdej zapiekanki również pokażę Wam sezonowy owoc, który pięknie komponuje się i tworzy idealną całość. Każda zapiekanka będzie zalewana tym samym sosem i sos pokażę Wam na początku, jak wykonać, a potem te warzywa to już jest tylko kwestia właśnie tej dostępności. Więc dobra, teraz zapraszam Was do mojej kuchni i krok po kroku pokażę Wam te cztery przepisy. By przygotować ten uniwersalny sos do wszystkich zapiekanek, należy przysmażyć cebulkę oraz czosnek. Dlatego na patelnię wlewam odrobinę oliwy i przysmażam, aż się zeszklą, zrobią się miękkie i zarumienione. Gdy tak się stanie, do kielicha blendera wlewam mleko roślinne. W moim przypadku jest to mleko sojowe. Następnie dodaję płatki drożdżowe, które są bardzo ważne, bo dodadzą takiego fajnego serowego posmaku. Mąkę ziemniaczaną, dodaję również szczyptę soli oraz wcześniej przysmażoną cebulkę oraz czosnek. Wszystko dokładnie blenduję. Następnie pod koniec dodaję łyżeczkę kurkumy i jeszcze troszeczkę więcej soli i pieprzu. Po zblendowaniu warto jest spróbować sos, powinien on być przyjemnie słony. Teraz mogę przejść do przygotowywania pierwszej zapiekanki, którą będzie zapiekanka zimowa. By ją przygotować, należy pokroić na plasterki ziemniaki oraz marchewkę i ułożyć warstwowo. Na początku ziemniaki, potem marchewka, następnie posiekany koperek, kolejna warstwa cienko pokrojonych ziemniaków, następnie ciecierzyca, a na koniec wszystko zalewamy naszym sosem. Zapiekankę pieczemy w temperaturze 180 stopni Celsjusza i żeby ta zapiekanka była gotowa, należy podtrzymać ją w piekarniku około 45 minut. Po tym czasie można udekorować dowolnymi ziołami i ja do tej zapiekanki proponuję zimowy owoc, czyli jabłko. Niestety w zimie nie mamy zbyt wiele sezonowych owoców, ale jabłko jest nieśmiertelne. Teraz przejdźmy do zapiekanki wiosennej. Na dnie naczynia żaroodpornego układam plastry cukinii, następnie układam fasolkę szparagową, a na samej górze plastry buraka. Weźcie pod uwagę fakt, że tak jak cukinia i fasolka mogą być surowe, tak burak powinien być wcześniej ugotowany lub upieczony. Więc weźcie to pod uwagę. Następnie te trzy składniki zalewamy naszym sosem do zapiekanki i to jest nasza wiosenna kombinacja. Po czasie pieczenia wszystkie warzywa będą miękkie i bardzo, bardzo pyszne. Do tej wiosennej zapiekanki proponuję gruszkę, która jest wybitnie słodka i przepyszna w tym sezonie. Ja moją gruszkę przysypałam jeszcze cynamonem. Przejdźmy teraz do zapiekanki letniej. Będzie ona naprawdę bardzo taka lekka i zdecydowanie inna. Na samym dnie układam pokrojoną w kosteczkę paprykę, następnie kukurydzę, potem ląduje kalafior. Wystarczy, że go po prostu rozerwiecie w dłoniach na mniejsze kawałeczki i oddzielicie te różyczki. I wszystko tradycyjnie zalewamy naszym sosem zapiekankowym. Wszystko ląduje do piekarnika i tutaj, jeśli chodzi o tą zapiekankę, potrwa to około 30 minut i będzie ona gotowa. Do tej letniej zapiekanki proponuję soczyste winogrona, które latem są bardzo pyszne. Na koniec czwarta zapiekanka, zapiekanka jesienna. Na samym dnie układam pokrojoną w plasterki marchewkę, następnie pokrojone w plasterki brukselki, warstwa posiekanego koperku i na samą górę plastry dyni. I tak samo jak w poprzedniej zapiekance z dynią, jeśli zobaczycie jakieś dziury, jakieś wolne przestrzenie, warto jest tam wtedy wcisnąć mniejsze kawałki dyni. Wszystko zalewam oczywiście naszym sosem i hyc do piekarnika.
Pieczenie tej zapiekanki również potrwa około 30 minut. Oczywiście jeśli jesień, to nie może zabraknąć śliwek, tak więc śliwki to jest owoc, który proponuję do jesiennej zapiekanki. Okej, mam nadzieję, że podobały Wam się moje pomysły i że je przetestujecie. Są to naprawdę banalnie proste przepisy. Przygotowanie samej zapiekanki, pokrojenie wszystkich warzyw to jest 10-15 minut, a resztę piekarnik robi już za Was. Z tym uniwersalnym sosem do zapiekanki jesteście w stanie przemienić każde polskie warzywa w naprawdę świetne danie. Tak na dobrą sprawę, obojętnie jakich warzyw użyjecie, zawsze będzie pysznie, zawsze będzie zdrowo i zawsze będzie pożywnie. Tak więc mam nadzieję, że skorzystacie z moich pomysłów. Jeśli jesteście ciekawi, które polskie warzywa i owoce są dostępne kiedy, to możecie wejść na www.warzywajowoce.naszczęście.pl. Tam znajdziecie kalendarz sezonowości. Z tym kalendarzem nic Wam nie umknie, bo czasem możemy zapomnieć o tym, że jest na przykład sezon na szparagi, albo że jest na przykład sezon na przepyszne śliwki. Możemy o tym zapomnieć. Ten kalendarz Wam to wszystko ułatwi. Widzimy się w następnym materiale i smacznego. Na zdrowie!